Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich użytkowników pojazdów Kia bądź Hyundai. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył hamulca ręcznego. Jeżeli oglądacie film, prawdopodobnie macie problem z tego typu rzeczą i dlatego natknęliście się na mój film. Słuchajcie, naświetlę najpierw, o co się rozchodzi. Siedzimy w pojeździe Kia Ceed, w którym hamulec ręczny zachowuje się w ten sposób. Jest bardzo wysoki, praktycznie rzecz biorąc, prawie że niełapiący. Jak to naciągnąć? Od razu powiem, zobaczcie, jest tutaj pewien luz bezwładny, można sobie paluszkiem ruszać i hamulca nie ma. Hamulec dopiero od tej pozycji zaczyna ciągnąć, a jest to stanowczo już za wysoko. Nie jest to żadne 7 czy 9 ząbków, bo jak policzymy, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale tu już jest praktycznie rzecz biorąc prawie koniec. No i tak, jeżeli by ktoś chciał sobie ustawić hamulec ręczny i ma z tym problem, to już Wam pokażę pewną rzecz, gdzie na przykład jest regulacja, jeśli chodzi o kwestię długości linki. Bo może się zdarzyć tak, że wymieniacie linkę, tylko zaraz, bo nie wiem, czy to będzie widać, światełko. O, tak jak tutaj zobaczycie, w schowku na dole pod filcem jest regulacja długości linki. Natomiast to jest długość regulacji linki, która może być stosowana najczęściej podczas wymiany linek, bądź jeżeli nie ma możliwości już regulatorem z tyłu wyregulowania długości czy wysokości wychyłu. I teraz ja Wam pokażę, co zrobić, jeżeli chcielibyście sobie uprościć tą sprawę, bądź tutaj widzicie, że jest wszystko ok, a jest najnormalniej w życiu tylko i wyłącznie zużycie klocka. Dobra, wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę Wam, co trzeba zrobić, tylko będę musiał najpierw zrzucić sobie koło. Rzucamy koło. Czasem wierzcie, że trzeba drastycznie podejść do koła, bo może być ciężko. Dobra, tylko teraz pytanie, jak to widać? Widać czy nie widać? Może widać. Więc tak, żeby wyregulować hamulec, musimy najpierw popuścić linię, czyli opuścić hamulec ręczny. Hamulec ręczny opuszczony. Wiadomo też, że to dotyczy sytuacji, gdy mamy dobry bęben, bo jak wiecie, w tym bębnie wewnątrz znajdują się szczęki. Tu są klocki, które są na tarczy i wewnątrz są szczęki. Więc tak, ustawiamy sobie w dolnej pozycji koło. Co znaczy w dolnej pozycji? W dolnej pozycji mamy tutaj koreczek. Jeżeli sobie ustawimy to tak. Tylko ja Wam powiem jedną rzecz. Prawidłowo w tych samochodach jest taka rzecz, że znajduje się na dole zębatka. Tą zębatkę musimy obracać. Natomiast rzecz jest jaka? Tą zębatkę możemy wyczuć. O, jest, w tym momencie wyczułem. Ja powinienem ją kręcić w dół, czyli spychając w dół powinienem naciągać klocek. Znaczy nie klocek, tylko szczęki. Natomiast ktoś tutaj odwrócił tą śrubę. Ja będę robił to w drugą stronę. Jak zobaczycie, koło mnie kręci się swobodnie. Hamulec ręczny jest nienaciągnięty. Odnajdujemy sobie tą naszą zębatkę. Ja ją obracam. Powinienem ją obracać w dół. Ja ją obracam do góry, bo wiem, że ktoś świadomie ją
tą śrubę po prostu pomylił. Zobaczcie, ja już w tym momencie prawie koła nie mogę obrócić wcale, więc co jeszcze zrobię? Dla pewności ściągnę jeszcze ząbek w dół. O, koło się popuściło. W tym momencie koło się kręci. Dla pewności mogę Wam pokazać, czy to faktycznie działa. Czyli wezmę tą zębatkę do góry. Ja już czuję po tym, że zobaczcie, koła nie można obrócić. Po naciągnięciu czegoś takiego, czyli po obróceniu tej śruby, co musimy zrobić? Musimy zaciągnąć hamulec ręczny, żeby linka się nam najnormalniej w życiu może nie wyłożyła, tylko żeby wyłożyła sobie klocki. To jest ta dziurka, którą teraz widzicie. O tu, dokładnie tak. Ja idę sobie hamulec ręczny zaciągnę. Po czym ponownie muszę zrobić regulację. Zaraz odwrócony, czyli popuszczamy sobie ząbek. Musimy to zrobić tak, żebyśmy nie mieli oporów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli za bardzo sobie naciągniemy linkę, to jednocześnie szczęki, które są w środku, za bardzo będą się rozciągały. Kurczę, wyłączyła mi się kamerka podczas niesienia i wykonujemy sobie test kontrolny. Jeżeli problem będzie podobny, no już w tym momencie się skrócił, widzę, ale hamulec jest na pewno na 100%. Natomiast co się okazuje, wewnątrz tam na dole, jak się przyglądniemy, mamy prawą i lewą stronę różnie naciągniętą. Czyli już wiem bardzo dobrze o tym, że jedna z linek jest źle podciągnięta. One się wyrównują, bo tak jak widzicie, ona na środku sobie pływa na śrubie. Natomiast potrzebny będzie kluczyk, nie wiem, to jest bodajże 12. Taką grzechotkę trzeba wąską, długą sobie włożyć i poklikać. Dobra, idę po kluczyk i zrobimy teścik. Także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, więc tak, do regulacji sprawdziłem, potrzebny jest kluczyk 13. Tylko jedyna możliwość kręcenia tą śrubą jest wtedy, gdy zaciągniecie sobie hamulec ręczny. To w ten czas śruba jest naciągnięta. Jeżeli nie jest naciągnięty ręcznie, czyli rączka nie jest do góry, niestety możliwości nie będziecie mieli. No i dobra, widzicie, tak jak tutaj mam kluczyk 13. Zakładam sobie na tą śrubę. Muszę bardziej podciągnąć hamulec i sobie naciągnę. No i więc tak, hamulec został naciągnięty, linki zostały tam już nakręcone, czy śruba przykręcona, kluczyk 13 musicie mieć długi, żeby sobie rąk nie poharatać. No i teraz Wam pokażę filmik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, praktycznie piąty jest prawie niemożliwy, więc ręczny hamulec jest już w 100%. Ten luz został zlikwidowany, zaraz zaczyna brać od samego początku. Pierwszy, no nie pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięty. Już chodzi bardzo ciężko, także już hamulec ręczny mamy. Może się filmik komuś przydał, jakby co, to łapeczka w górę. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.